Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wprowadzenie do naszej modlitwy dziś nosi tytuł W liczbie mnogiej. To taki dobry tytuł, bo od razu zakłada dobrobyt. Więcej niż jedna sztuka w liczbie mnogiej. To też dobry tytuł, dlatego że od razu wyklucza samotność. W liczbie mnogiej, więc więcej niż jedna osoba. Więc dzisiejszy wieczór skupimy się nad tym tematem życia w liczbie mnogiej, czyli życia z Bogiem bliskim, Emanuelem, który jest Bogiem z nami. Pierwsze pytanie, które może się nam pojawiać, to jest to, skąd my wiemy, że Bóg jest bliski? W Starym Testamencie prorocy już mieli tą intuicję. Tacy prorocy jak Izajasz, Ozeasz bardzo pięknie wyczuwają tą bliskość Boga, Boga, który jest miłością. W psalmach jest wiele fragmentów, które też mówią i o tej tęsknocie, i o tym przeczuwaniu Boga. Szukam Ciebie, Panie, w moim sercu. To już Stary Testament. Ale jednak ta pewność, że Bóg jest Bogiem bliskim, przychodzi wraz z tym wydarzeniem, które będziemy świętować już, tuż, tuż. Boże Narodzenie. Jezus Chrystus, który staje się Bogiem z nami, Bogiem bliskim. Jednym z nas, naszym bratem. Teraz już nikt nie może mieć wątpliwości, że Bóg, który stworzył świat, jest Bogiem bliskim. Więc od chwili narodzenia Jezusa Chrystusa prawda o bliskości Boga jest prawdą obiektywną. Ale może taką prawdą tylko pozostać, taką prawdą książkową, prawdą, teorią, coś z czym się zgadzamy lub nie, chociaż z faktami historycznymi się nie dyskutuje, ale różnie to dzisiaj bywa. Jezus Chrystus, Bóg, jest Bogiem bliskim, ale ja mogę tego w ogóle nie doświadczać. Mogę znać teorię, a nie mieć nic wspólnego z praktyką. Ktoś kiedyś powiedział, Bóg zbliża się do tych, co zbliżają się do Niego. To, czy ja będę doświadczał bliskości Boga, czy z teoretyka stanę się praktykiem, zależy od tego, czy ja się zaangażuję w relacje z Nim. Czy ja Mu pozwolę być Bogiem bliskim. Jak patrzymy na ten obraz Jezusa Miłosiernego, my widzimy doskonale na tym obrazie, że On robi ten krok w naszą stronę. Na obrazie jest tak symbolicznie pokazany. To jest krok, to jest jakaś niewielka odległość, ale tak naprawdę ta przestrzeń między mną i Bogiem, ta przestrzeń, którą On pokonał, by stać się Bogiem bliskim, jest niewyobrażalna. Fenomen Bożego Narodzenia jest fenomenem tak trudnym do ujęcia w słowach, bo to przekracza nasze ludzkie rozumienie. Jak ten, który jest większy niż wszechświat, nagle staje się takim pyłkiem, co to z kosmosu nawet jest niezauważalne, człowiekiem. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Apokalipsa. Ten łagodny Bóg, który przychodzi aż pod twoje drzwi i puka. Nie wali pięściami, puka delikatnie. I On puka faktycznie przez wiele wydarzeń w naszym życiu. On puka przez drugiego człowieka, który cię czymś poruszy, pozytywnie lub negatywnie. On puka przez twoje wewnętrzne poruszenia, przez twoje pragnienia, tęsknoty. To też jest pukanie Boga, który mówi, chcę być tobie bliski. Stoję u drzwi i pukam. Tak sobie dzisiaj uświadomiłam, że to, czy ja otworzę te drzwi Panu Bogu, czy nie, to też zależy od tego, jaki mam obraz tego Pana Boga. Bo ja się Go mogę po prostu bać. Ja nie chcę Go wpuścić, bo się boję, że On mi zrobi raban w życiu, że On mi wszystko powywraca do góry nogami. Zresztą historia Bożego Narodzenia
świetnie to pokazuje. Na przykładzie chociażby świętego Józefa, jak sobie wszystko zaplanował i nagle Bóg wkracza w jego życie. Otworzył mu drzwi i wszystko do góry nogami. Wspaniała, fascynująca historia, ale nie taka, jak sobie ułożył. Czy mam odwagę otworzyć mu drzwi, aby stał się Bogiem bliskim? Cały trud z tą bliskością Boga, albo duża część tego trudu dla nas, polega też na tym, że my jesteśmy bardzo zmysłowi. My tego Pana Boga chcemy zobaczyć. My chcemy Go dotknąć. My chcemy, żeby też On się stał w jakiś sposób wyczuwalny w naszym życiu, doświadczalny. A On nas zaprasza o stopień wyżej, do relacji duchowej. Co nie znaczy, że nigdy nie będzie odczuwalny, ale pewnie głównie nie. Będzie dużo takich dni, kiedy nie będzie w ogóle odczuwalny. A może, nie wiem, zależy pewnie od człowieka. Ale On jest Bogiem bliskim. I zanim odszedł, zanim przeszedł przez tą granicę życia i śmierci, przed wniebowstąpieniem zapewnił nas: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja jestem z wami. Dobrze, skąd jeszcze wiemy, że Bóg jest Bogiem bliskim? Świadectwa. Świadectwa wielu ludzi. Jest bardzo, bardzo wiele ludzi, wiele osób. Głównie to są święci. Którzy mieli odwagę, by podzielić się tym doświadczeniem Boga. Ale nie tylko święci, jest wiele ludzi zwyczajnych jak my, którym też Pan Bóg dał doświadczyć swojej obecności. Co oni z tym potem zrobili? Niekoniecznie zawsze poszli w świętość, ale On dał im doświadczyć swojej obecności w sposób bardzo odczuwalny. A w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tej kaplicy, takim najpotężniejszym świadkiem obecności Boga, doświadczania obecności Boga, jest oczywiście święta siostra Faustyna. I gdzie i jak go przede wszystkim doświadczała, tej jego obecności? Taką zawsze radosną dla mnie nowiną jest to, jak sobie uświadamiam i przypominam, że właśnie w tej kaplicy bardzo często, że to tu go bardzo często doświadczała w sposób nadzwyczajny. Widziała, czuła i najczęściej podczas Eucharystii. Próbuję wielokrotnie te doświadczenia opisać w swoim dzienniczku. To nie jest łatwe. No właśnie, bo Bóg jest zawsze inny, zawsze większy niż nasze słowa. Ale ona próbuje. Przeczytam wam fragment, chociaż z bardzo dużej ilości tych wydarzeń, które ona opisuje w dzienniczku, tych spotkań z Bogiem, Bogiem bliskim. Jednego razu zapisała tak: często w czasie mszy świętej czuję Jego obecność, która mnie przenika na wskroś. Odczuwam Jego spojrzenie. Rozmawiam z Nim wiele bez słowa mówienia. W tych chwilach, kiedy się spotykam w głębi wnętrzności z Bogiem, czuję się tak szczęśliwa, że nie umiem tego wypowiedzieć. Są to chwile krótkie, bo dusza nie zniosłaby ich dłużej. Musiałoby nastąpić rozłączenie duszy od ciała. I chociaż te chwile są bardzo krótkie, jednak ich moc, która udziela się duszy, pozostaje na bardzo długo. Mam Boga we własnym wnętrzu, więc mam w sobie pełnię szczęścia. Innym razem zapisała, że zaraz po wejściu do kaplicy ogarnęła ją obecność. Zobaczcie, on tu jest. On tu jest. Może i my tego teraz doświadczamy, że ogarnie nas ta obecność. Jest przed nami jeszcze cała adoracja, jest jeszcze dużo czasu, żeby,
żeby dać Panu Bogu, żeby dał nam to doświadczenie ogarniającej obecności. I gdy weszła do kaplicy, po tym jak ogarnęła ją obecność Boża, ona pisze: poczułam się jak dziecko w rękach najlepszego Ojca. Jezus jej wtedy powiedział takie zdanie, które powtarzał jej wielokrotnie: nie lękaj się niczego. Ja zawsze jestem z Tobą. Jezus jej to powtarzał wielokrotnie. I o czym to świadczy? Że miała wątpliwości. Nie powtarzałby jej czegoś, co ona już... No przecież wiem. Nie, właśnie nie wiesz i dlatego ciągle ci muszę to powtarzać. Nie lękaj się niczego. Ja jestem zawsze z Tobą. I to też takie dobre odkrycie, że siostra Faustyna może być do nas podobna. Albo na odwrót, że my możemy być w czymś do niej podobni, niekoniecznie w czymś heroicznym, w wątpliwościach. Jezus ją tak utwierdza w tym doświadczaniu Jego obecności, daje jej coraz więcej tych doświadczeń. I siostra Faustyna też coraz odważniej, też coraz pełniej, coraz intensywniej prowadzi taki styl życia, którym możemy nazwać stylem życia w liczbie mnogiej. Czyli ona przestaje już myśleć ja, a myśli my. Pisze: z Jezusem idę wszędzie. Jego obecność towarzyszy mi wszędzie. W innych momentach pisze: Jezu, ja bez Ciebie nic nie zrobię. Ja bez Ciebie żadnej decyzji nie podejmę. Nie chcę. Ja chcę wszystko z Tobą. Styl życia w liczbie mnogiej. Szczęśliwy styl życia. Bo Faustyna właśnie o tym pisze, że to jej daje szczęście. Takie sztandarowe zdanie dla wielu z nas z jej dzienniczka to jest to: nie szukam szczęścia poza własnym wnętrzem, w którym mieszka Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Nie szukam szczęścia poza własnym wnętrzem. Mam pełnię w sobie. I zobaczcie, to jest takie pytanie do refleksji dla nas. Jak często my wchodzimy do własnego wnętrza? Ile czasu ja spędzam we wnętrzu, w którym mieszka Bóg? Siostra Faustyna opisała swoje wnętrze w taki sposób, używając słów, że jej wnętrze to jest taki wielki, wspaniały świat, w którym mieszka ona i Bóg. I warto by się pokusić na takie określenie swojego wnętrza. Jakie jest to moje wnętrze? Jak ja bym mógł je nazwać? Do czego mógłbym je porównać? Siostra Faustyna mówi: moje wnętrze to taki wielki, wspaniały świat, w którym mieszka Bóg i ja. A moje wnętrze? Jakby tam zajrzeć? Może lepiej nie zaglądać w ogóle. Może mamy strach zajrzeć do środka, bo to taki trochę burz afrykański przypomina. I tam bez oszczepu to w ogóle nie wchodź, bo z której strony możecie zaraz jakieś dzikie zwierzę zaatakować i trzeba się będzie bronić. Taka dzicz, ty nie wiesz, co tam jest w ogóle. A może to nasze wnętrze to taka graciarnia. Nazbieraliśmy tam wszystkiego, wszystkich urazów, ran, wspomnień potrzebnych, niepotrzebnych. Może to wnętrze to jest wręcz jakaś kostnica. Tam jest śmierć. Słuchajcie, cokolwiek byśmy nie odkryli we własnym wnętrzu, warto odkryć prawdę. Bo Jezus rodzi się w prawdzie. Jezus rodzi się w Betlejem, bardzo prawdziwym Betlejem, bardzo niesławnym Betlejem.
w miejscu, w którym nikt nie spodziewał się, że może się coś dobrego wydarzyć. Jeszcze w takiej najgorszej części tego Betlejem. Bo tam ani nie pachnie, ani ładnie nie jest, ani ciepło. I to w nocy się rodzi. W takich klimatach przychodzi Bóg. I w takich klimatach spotyka się z pasterzami, z mędrcami. No już nie wspomnę o Matce Bożej i Józefie. I kto tam jeszcze mógł przyjść do nich? Jezus urodzi się w żłobie. Jezus może się też urodzić w żłobie mojego serca. W bardzo niefajnych klimatach. Nieposprzątanych klimatach. I tylko On może z tych niefajnych klimatów zrobić wielki, wspaniały świat, w którym On będzie odpoczywał razem ze mną. Jaka to wspaniała perspektywa życia. Mieć takie wnętrze, takie serce, że kiedy nie ma nikogo dookoła, jest cisza, jest pusto. Nie ma żadnych podpórek, nie ma muzyki, nie ma książek, nie ma żadnych rozpraszaczy, nic. Ja wchodzę do tego wnętrza i ja tam odpoczywam. Siostra Faustyna pisze o samotności, chwilę najwyższego towarzystwa. I ona nas dzisiaj zachęca, żebyśmy się nie bali wpuścić Jezusa do środka. Że bardzo możliwe, że On tam powywraca wszystko do góry nogami. Jak będzie trzeba, jak to dla nas będzie dobre. Ale jak ja Mu mówię, ufam, otwierając drzwi do mojego życia, mówię Mu jednocześnie, zrób to, co uważasz. Poprzestawiaj to, co chcesz. Tak, jak chcesz, kiedy chcesz. Bo ja Ci ufam. Ja chcę, żebyś Ty był Bogiem bliskim dla mnie. Ja chcę się zaangażować w relacje z Tobą. Ja chcę zawalczyć o tą bliskość z Tobą. Chcę, Jezu.